Witam. Dzisiejszy test zaczynam z uśmiechem na ustach, dlatego że przyjechałem na plan zdjęciowy takim oto samochodem Porsche 911 4S, czyli auto, które ma nie dość, że dużo mocy, to jeszcze potrafi tą moc kontrolować dzięki napędowi na wszystkie koła. Zapraszam na nasz mały test. I na początek wygląd. Przez 50 lat produkcji modelu 911 Niemcy doprowadzili bryłę tego samochodu do perfekcji. Zarówno proporcje nadwozie, jak i dbałość o detale są na najwyższym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, które zostały wprowadzone w ostatniej generacji. Duży plus za to, co widzimy. A teraz zajrzyjmy pod maskę, czyli pod tą klapę z tyłu samochodu. Znajdziemy tu dwa wlewy, do wody i do oleju. Poza tym mamy dwa wentylatory i napis Carrera 3.8, czyli pojemność 3.8, Boxer 6 cylindrów, 400 koni mechanicznych i 440 Nm. Ten silnik natomiast zaskoczy Was, jeśli wsiądziecie do auta i się nim przejedziecie bez znajomości tych danych technicznych. Będzie się Wam wydawało, że jest znacznie mocniejszy. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę 911, gdzie znajduje się oczywiście bagażnik. Bagażnik ma bardzo regularny kształt i aż 125 litrów pojemności, dzięki czemu zmieścimy w nim średniej wielkości walizkę i być może butelkę szampana. Nowa generacja Carrery urosła, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Zwiększył się również rozstaw osi, to o całe 10 cm. Dzięki temu miejsca w środku nie brakuje i nawet wysocy kierowcy będą podróżować komfortowo. Porsche nie pozostawia złudzeń. 4S w nazwie modelu wcale nie oznacza four-seater, ponieważ po odchyleniu przedniego fotela z tyłu znajdziemy miejsce jak na lekarstwa. Wystarczy co najwyżej na przewiezienie chudego, małego pigmeja. Teraz zapraszamy na przejażdżkę. W istocie, aby zebrać jak najwięcej doświadczeń z jazdy tym samochodem, wybraliśmy się nim aż na Podhale, gdzie śladami Tour de Pologne zwiedziliśmy okolice Zakopanego. Nie odkryję chyba Ameryki, jeśli powiem, że jazda tym samochodem sprawia bardzo wiele przyjemności. W pierwszej kolejności na takie wrażenie składa się fantastycznie zestrojone zawieszenie, które pozwala jeździć tym samochodem bez najmniejszego problemu w każdym zakresie, zarówno prędkości, jak i warunków drogowych. Po drugie, bardzo precyzyjny i bezpośredni, niemal gokartowy układ kierowniczy, który pozwala prowadzić ten samochód jak po sznurku, nawet w najciśniejszych zakrętach. Po trzecie, bardzo szybka skrzynia automatyczna PDK, która w trybie manualnym bardzo szybko reaguje na polecenia kierowcy, natomiast w trybie automatycznym bezbłędnie zgaduje jego intencje. I na koniec napęd na 4 koła oraz 400-konny silnik, które katapultują ten samochód do 100 km na godzinę w czasie niewiele ponad 4 sekundy, co za chwilę zademonstruję. Najnowsze wcielenie 911 jest naszym zdaniem najbardziej udaną generacją tego modelu. Na przestrzeni 50 lat jego produkcji ten samochód jeszcze nigdy nie był tak bardzo dopracowany technicznie, tak harmonijnie narysowany, nigdy nie oferował tak dużo miejsca wewnątrz. Samochód jest przede wszystkim bardzo uniwersalny, ponieważ dzięki temu, że jego zawieszenie pozwala jeździć po różnych rodzajach nawierzchni, dzięki temu, że ma napęd na 4 koła, i różnego rodzaju nastawy, które pozwalają zmienić jego tryb jazdy od spokojnego do bardzo, bardzo sportowego. Jest to samochód tak naprawdę do jazdy na co dzień i tym się różni od pozostałych supersportowych samochodów, że nie musi to być samochód trzeci albo czwarty w rodzinie, tylko może być jedynym samochodem, który spełni wszystkie potrzeby jego właściciela. Naszym zdaniem perfekcja na kołach.